Cześć, w tym filmie chciałem pokazać, jak wyłączyć denerwujący skrót Ctrl Shift, ten, który przełącza klawiaturę. Mianowicie, jak jest ten pasek tutaj, pasek języka, to klikamy prawym w tą ikonkę, dajemy ustawienia. Jeżeli tego nie macie, to w panelu sterowania region język. Klawiatura, języki i zmień klawiaturę. Pojawi się to okno. Teraz tak, pasek języka. Jeżeli chcecie, przełączacie między językami, możecie gdzieś go tu zostawić, jeżeli nie, to dajemy ukryty. Po co mam mi to tu przeszkadzać? Jedna rzecz. Druga rzecz, ten skrót, o którym wspomniałem, Ctrl Shift. Aby przełączać się między językami, on jest ustawiony domyślnie tak. Przełączanie układu klawiatury. Jeżeli teraz mam otwartą tetnik, naciskam sobie Z. Teraz nacisnę Ctrl Shift, naciskam sobie dalej Z. Przełączają mi się litery Z i Y, mieszają się. Niektóre osoby, nie wiedząc, jak się tego pozbyć, nie znając skrótu Ctrl Shift, męczą się z tym. A żeby to wyłączyć na stałe, to w tym oknie należy wejść tu, zmienić sekwencję klawiszy nieprzypisane OK. W ten sposób zamykam, naciskam Z, Ctrl Shift. Dalej Z, jest Z, Ctrl Shift, już nic nie zmienia. To tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.